Ślub Katarzyny i Piotra był wydarzeniem, które wzbudzało emocje w całym miasteczku. Już od tygodni mieszkańcy rozmawiali o tej uroczystości, wymieniając się plotkami i szczegółami dotyczącymi przygotowań. Sama restauracja, pod Złotym Lwem, była miejscem o wyjątkowej renomie. Jej wnętrza, eleganckie i przytulne, były często wybierane na wszelkiego rodzaju uroczystości, ale ten ślub miał być jednym z najpiękniejszych wydarzeń, jakie kiedykolwiek miały tam miejsce. Maria, pracownica restauracji, od wczesnego rana była zajęta przygotowaniami. Była sprzątaczką, ale tego dnia jej obowiązki były wyjątkowo rozległe. Musiała dopilnować, by wszystko było na swoim miejscu, by stoły były idealnie ustawione, a każdy detal dekoracji perfekcyjny. Białe obrusy, złote świeczniki, kryształowe kieliszki, wszystko to musiało lśnić i zachwycać gości. Maria miała córkę, 7-letnią Anię. Dziewczynka zawsze była ciekawska i pełna energii. Tego dnia Ania była szczególnie podekscytowana, ponieważ po raz pierwszy miała okazję zobaczyć przygotowania do prawdziwego ślubu. Z wielkimi oczami patrzyła na pięknie udekorowaną salę, rozmarzając się o bajkowych sukniach i kolorowych kwiatach. Mamusiu, kiedy zacznie się ślub? Zapytała Ania, nie mogąc doczekać się, aż zobaczy pannę młodą. Jeszcze trochę, kochanie. Najpierw musimy wszystko przygotować, odpowiedziała Maria, uśmiechając się do córki. Ania była nie tylko podekscytowana, ale i pełna chęci do pomocy. Widziała, jak mama ciężko pracuje, więc chciała ją wspierać, jak tylko mogła. Mogę ci pomóc? Zaproponowała Ania, chwytając ścierkę do kurzu. Maria spojrzała na nią z czułością. Była dumna z tego, jak bardzo Ania chce być pomocna, ale wiedziała, że delikatne dekoracje i kosztowne przedmioty wymagają dużej ostrożności. Bardzo bym chciała, ale musisz być ostrożna. Nie chcemy, żeby coś się stało z dekoracjami, odparła Maria, próbując powstrzymać córkę przed zbyt entuzjastycznym podejściem do delikatnych ozdób. Ania pokiwała głową, starając się zrozumieć, jak ważna jest ostrożność w takich chwilach. Pomogła mamie z drobniejszymi zadaniami, jak układanie serwetek czy ustawianie małych ozdób na stołach. W miarę upływu czasu do restauracji zaczęli przybywać goście. Elegancko ubrani, roześmiani i pełni oczekiwań, wypełniali salę swoim gwarem. Maria obserwowała ich z dyskretnego kąta, upewniając się, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Goście, ubrani w eleganckie garnitury i wieczorowe suknie, przemieszczali się po sali, podziwiając jej piękno i rozmawiając o nadchodzącej ceremonii. Ania, stojąc obok niej, wpatrywała się w nadchodzących ludzi, szczególnie zwracając uwagę na dzieci, które miały towarzyszyć młodej parze. Była zachwycona widokiem dziewczynek w pięknych sukienkach i chłopców w eleganckich strojach. Czuła się, jakby była częścią bajki. Mamo, spójrz, jaka piękna sukienka! Zawołała Ania, wskazując na jedną z druhen. Jej sukienka była różowa, ozdobiona koronkami i błyszczącymi cekinami. Tak, jest naprawdę piękna, potwierdziła Maria, uśmiechając się do córki. Ale pamiętaj, że to nie jest miejsce na zabawy. Musisz być grzeczna. Ania pokiwała głową, chociaż jej oczy wciąż były pełne zachwytu. Wiedziała, że musi być ostrożna, ale nie mogła się powstrzymać przed podziwianiem wszystkich pięknych rzeczy wokół siebie. W końcu nadeszła chwila, na którą wszyscy czekali. Panna młoda, Katarzyna, wkroczyła do sali w towarzystwie swojego ojca. Jej biała suknia zdobiona koronkami i perłami lśniła w blasku świec, a długi welon spływał po ziemi. Była uosobieniem piękna i elegancji, a każdy jej krok był pełen gracji. Wszyscy goście wstali, wpatrując się z zachwytem w tę piękną scenę. Ciche westchnienia podziwu rozległy się wśród zebranych, a niejedna łza wzruszenia pojawiła się w oczach obecnych. Katarzyna wyglądała jak prawdziwa księżniczka, spełniając marzenia wielu małych dziewczynek o idealnym ślubie. Ania stała z otwartymi ustami, zachwycona widokiem. Mamo, ona wygląda jak księżniczka. Wyszeptała. Tak, kochanie, wygląda, odpowiedziała Maria, również zafascynowana pięknem panny młodej. Dla Marii ten moment był również wzruszający, ponieważ przypominał jej o marzeniach, które miała jako młoda dziewczyna. Kiedy Katarzyna przeszła przez salę, jej oczy spotkały się z Marią i Anią. Uśmiechnęła się do nich ciepło, co sprawiło, że Ania poczuła się wyjątkowo. Był to gest, który pokazał, że nawet w tak wielkim dniu panna młoda pamiętała o ludziach, którzy pracowali, aby uczynić ten dzień wyjątkowym.
W miarę jak Katarzyna i jej ojciec zbliżali się do ołtarza, napięcie w sali rosło. Goście z niecierpliwością oczekiwali momentu, w którym ceremonia ślubna się rozpocznie. Wszystko było gotowe, a atmosfera była pełna miłości i radości. Dla Marii i Ani ten dzień był pełen emocji i wzruszeń. Był to czas, kiedy mogli zobaczyć, jak marzenia się spełniają, a miłość triumfuje. Choć Maria miała swoje trudne chwile, czuła, że to, co najważniejsze, to miłość i rodzina, które dają siłę, by iść dalej. Ceremonia ślubna była najważniejszym punktem tego dnia. Rozpoczęła się punktualnie, gdy wszyscy goście zgromadzili się w sali, ozdobionej białymi i złotymi dekoracjami. Urokliwy zapach świeżych kwiatów wypełniał powietrze, dodając magicznego klimatu całemu wydarzeniu. Przy akompaniamencie subtelnej muzyki Katarzyna, trzymając się za rękę ze swoim ojcem, weszła do sali. Jej suknia ślubna lśniła w blasku świec, a długi welon majestatycznie spływał po ziemi. Każdy jej krok był pełen gracji i wdzęku, co wzbudzało zachwyt wśród zgromadzonych gości. Maria, stojąca z boku z Anią, obserwowała ceremonię z mieszanką emocji. Była dumna, że mogła w jakiś sposób przyczynić się do tego pięknego dnia, a zarazem wzruszona, widząc tak wiele szczęścia wokół siebie. Jej myśli krążyły wokół marzeń, które miała kiedyś, jako młoda dziewczyna, i wokół przyszłości Ani. Ksiądz, stojąc przed młodą parą, rozpoczął ceremonię. Jego głos był spokojny i pełen powagi, gdy mówił o miłości, zaufaniu i wspólnym życiu. Katarzyna i Piotr trzymali się za ręce, wpatrując się w siebie z pełnym oddania spojrzeniem. Katarzyno, czy chcesz wziąć tego oto Piotra za męża i ślubujesz mu miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że go nie opuścisz aż do śmierci? Zapytał ksiądz. Tak odpowiedziała Katarzyna, jej głos pełen był pewności i wzruszenia. Następnie ksiądz zwrócił się do Piotra. Piotrze, czy chcesz wziąć tę oto Katarzynę za żonę i ślubujesz jej miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że jej nie opuścisz aż do śmierci? Tak odpowiedział Piotr, jego głos mocny i zdecydowany. Gdy młoda para wymieniła przysięgi, w oczach wielu gości pojawiły się łzy wzruszenia. Był to moment pełen emocji i szczerości, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich obecnych. Katarzyna i Piotr wymienili obrączki, a ksiądz pobłogosławił ich związek. Ogłaszam was mężem i żoną. Możecie się pocałować, powiedział ksiądz z uśmiechem. Piotr delikatnie uniósł welon Katarzyny i pocałował ją z czułością, co wywołało aplauz wśród zgromadzonych gości. Był to pierwszy pocałunek młodej pary jako małżeństwo, symbol nowego początku w ich wspólnym życiu. Ania, choć nie do końca rozumiała znaczenie wszystkich słów, była zafascynowana atmosferą i uroczystością chwili. Z szeroko otwartymi oczami patrzyła na Katarzynę i Piotra, a jej serce wypełniało się radością i zachwytem. Mamo, czy oni są teraz mężem i żoną? Zapytała Ania, patrząc na mamę z iskrą ciekawości w oczach. Tak, Aniu, teraz są mężem i żoną, odpowiedziała Maria, głaszcząc córkę po głowie. To bardzo ważny dzień dla nich. Po ceremonii wszyscy goście przeszli do części bankietowej, gdzie czekał na nich wystawny obiad. Stoły były bogato zastawione różnorodnymi potrawami, które kusiły swym wyglądem i zapachem. Białe obrusy, kryształowe kieliszki i eleganckie dekoracje dodawały całej scenerii wyjątkowego uroku. Goście zasiedli do stołów, a obsługa zaczęła serwować przystawki, dania główne i deser. Maria, jak zwykle, była zajęta pracą, dbając o to, by wszystko przebiegało sprawnie. Często spoglądała na Anię, która siedziała przy jednym z bocznych stolików, podjadając smakołyki i z zaciekawieniem obserwując, co dzieje się dookoła. Kiedy nadszedł czas na pierwszy taniec młodej pary, wszyscy goście zebrali się wokół parkietu. Katarzyna i Piotr, trzymając się za ręce, wkroczyli na środek. Romantyczna melodia wypełniła salę, a oni zaczęli delikatnie kołysać się w rytm muzyki. Ich taniec był pełen elegancji i harmonii, jakby byli jednością, poruszając się w idealnej synchronizacji. Ania stała z boku, zafascynowana pięknem tego momentu. Marzyła o dniu, w którym i ona będzie mogła zatańczyć w tak pięknej sukni. W jej oczach Katarzyna wyglądała jak prawdziwa księżniczka, a Piotr jak książę z bajki. Mamusiu, mogę zatańczyć tak, jak oni? Zapytała Ania, patrząc na mamę z nadzieją. Oczywiście, kochanie. Kiedyś, jak będziesz dorosła, na pewno będziesz miała swój piękny taniec, odpowiedziała Maria, uśmiechając się ciepło do córki. Goście obserwowali taniec z zachwytem,
nie mogąc oderwać wzroku od młodej pary. Był to moment, który wprowadził wszystkich w romantyczny nastrój i przypomniał, jak piękna może być miłość. Po pierwszym tańcu nadszedł czas na tradycyjne rzucanie bukietu. Katarzyna stanęła na środku parkietu, a za nią ustawiły się niezamężne kobiety, gotowe złapać kwiaty, które miały przynieść szczęście. Każda z nich z niecierpliwością oczekiwała tego momentu, mając nadzieję, że to właśnie ona będzie następna w kolejce do zamążpójścia. Ania, choć nie rozumiała całej tradycji, była podekscytowana widokiem tak wielu pięknych kwiatów. Bukiet Katarzyny był wyjątkowo okazały, składał się z białych róż, lilii i eustomy, pięknie przybranych zielonymi gałązkami i perłami. Mamusiu, mogę iść popatrzeć z bliska? Zapytała Ania, pełna ciekawości. Dobrze, ale bądź ostrożna, odpowiedziała Maria, pozwalając córce podejść bliżej. Katarzyna zamachnęła się i rzuciła bukiet w tył. Kwiaty przeleciały nad głowami zgromadzonych kobiet i wylądowały prosto w rękach Ani. Dziewczynka patrzyła na bukiet z niedowierzaniem, a potem z szerokim uśmiechem podbiegła do swojej mamy. Ania, trzymając bukiet, podeszła do Marii i wręczyła jej go z dumą. Mamusiu, to dla ciebie! Zawołała, wręczając kwiaty. Maria była zaskoczona, ale i wzruszona. Przytuliła córkę, dziękując jej za ten piękny gest. Był to moment pełen emocji, jednak coś zwróciło jej uwagę. W tłumie gości dostrzegła sylwetkę mężczyzny, który podchodził w ich stronę. Jego twarz wyrażała mieszaninę zaskoczenia i czegoś, co Maria rozpoznała jako zaniepokojenie. Kiedy Piotr podszedł bliżej, Maria zamarła. Rozpoznała go natychmiast. Ten sam mężczyzna, który zniknął z jej życia 7 lat temu, bez słowa. Ten sam, który porzucił ją, gdy dowiedział się, że jest w ciąży. Teraz stał przed nią, w dniu swojego ślubu z inną kobietą. Piotr zbliżył się, jego uśmiech był nieco napięty, jakby nie do końca wiedział, jak zareagować na spotkanie po tylu latach. Widzę, że bukiet trafił w dobre ręce, powiedział, patrząc na Marię. Maria poczuła, jak ogarnia ją gniew. Nie mogła uwierzyć, że Piotr stoi przed nią, zachowując się, jakby nic się nie stało. Piotrze, wyszeptała, ledwo powstrzymując drżenie głosu. Co ty tutaj robisz? Piotr uśmiechnął się szerzej, nie dostrzegając jej emocji. Przecież widzisz, biorę ślub, odpowiedział beztrosko. A ty? Co tu robisz? Maria czuła, jak narasta w niej złość. Jak on śmie zadawać jej takie pytania po tym wszystkim, co się stało? Jak może zachowywać się tak beztrosko, nie zważając na jej uczucia? Zacisnęła pięści, próbując się uspokoić, ale jej głos drżał, gdy odpowiedziała. Pracuję tutaj, Piotrze. Jestem sprzątaczką. A to wskazała na Anię, to nasza córka, Ania. Pamiętasz ją? Piotr spojrzał na Anię, a potem znów na Marię. W jego oczach pojawił się cień zrozumienia, ale szybko zniknął, zastąpiony obojętnością. Maria, nie mam czasu na takie rozmowy. To mój wielki dzień, powiedział zimno. A Ania, cóż, to już nie moja sprawa. Maria stała jak sparaliżowana, nie mogąc uwierzyć w to, co usłyszała. Piotr, mężczyzna, który kiedyś był dla niej całym światem, teraz stał przed nią, mówiąc, że ich córka nie jest jego sprawą. W jej oczach pojawiły się łzy, które starała się powstrzymać. Jak śmiesz tak mówić? Jej głos był pełen gniewu i bólu. Ania jest twoją córką. Uciekłeś, gdy dowiedziałeś się, że jestem w ciąży. Zostawiłeś mnie samą, bez słowa wyjaśnienia. A teraz po prostu stoisz tutaj, jakby nic się nie stało? Piotr spojrzał na nią z zimną obojętnością, jego twarz nie wyrażała żadnych emocji. Maria, to było dawno temu. Nie ma sensu wracać do przeszłości. Mam teraz nowe życie, nowe obowiązki. A Ania spojrzał na dziewczynkę, która patrzyła na niego z ciekawością, nie do końca rozumiejąc, co się dzieje, nie jest moją odpowiedzialnością. Maria czuła, jak jej serce pęka na 1000 kawałków. Jak mógł mówić coś takiego? Jak mógł odrzucić swoje własne dziecko? W jej oczach pojawiły się łzy, ale nie zamierzała pokazać słabości. Jesteś żałosny, Piotrze. Nie zasługujesz na to, by być nazywanym ojcem. Ania zasługuje na kogoś, kto ją kocha i troszczy się o nią. A ty nigdy nie byłeś tym kimś, powiedziała z determinacją w głosie.
Piotr wyprostował się, jakby chciał pokazać, że te słowa go nie ruszają, ale w jego oczach można było dostrzec cień wyrzutów sumienia. Nie odpowiedział jednak, tylko odwrócił się na pięcie i odszedł, zostawiając Marię i Anię same. Maria poczuła, jak wzbiera w niej złość. Jak on śmie tak mówić? Jak może ignorować swoją własną córkę, jakby nigdy nie istniała? Zacisnęła pięści jeszcze mocniej, jej serce biło szybciej, a twarz zaczęła nabierać czerwieni. Wiedziała, że musi zachować spokój, zwłaszcza przy Ani, ale to było trudniejsze, niż mogła sobie wyobrazić. Nie twoja sprawa? Jej głos był pełen gniewu. Piotrze, to jest twoja córka. Uciekłeś, gdy dowiedziałeś się, że jestem w ciąży. Zostawiłeś mnie samą, bez słowa wyjaśnienia. A teraz po prostu stoisz tutaj, jakby nic się nie stało? Piotr, wciąż zachowując chłód, wzruszył ramionami. To było dawno temu, Maria. Nie ma sensu wracać do przeszłości. Mam teraz nowe życie, nowe obowiązki. A Ania spojrzał na dziewczynkę, która patrzyła na niego z ciekawością, nie do końca rozumiejąc, co się dzieje, nie jest moją odpowiedzialnością. Te słowa były jak cios prosto w serce Marii. Jak mógł mówić coś takiego? Jak mógł odrzucić swoje własne dziecko? W jej oczach pojawiły się łzy, ale nie zamierzała pokazać słabości. Rozmowa z Piotrem była dla Marii jak uderzenie. Nie mogła uwierzyć, że po tylu latach jego postawa pozostała niezmienna. Spojrzała na Anię, która patrzyła na nią z szeroko otwartymi oczami, nie rozumiejąc, co się dzieje. Serce Marii biło szybko, a jej myśli kłębiły się w głowie. Musiała jakoś zapanować nad sytuacją, zwłaszcza przy córce. W restauracji panowała cisza. Goście, którzy jeszcze chwilę temu świętowali, teraz patrzyli na nią z mieszanką ciekawości i niepokoju. Czuła na sobie ich spojrzenia, słyszała szeptane pytania i komentarze. Wszyscy zdawali się być zaskoczeni tym, co się właśnie wydarzyło. Katarzyna, zauważając zamieszanie, podeszła do nich. Była elegancko ubrana, jej suknia ślubna lśniła w świetle świec, a w oczach miała wyraz zmartwienia. Piotrze, co się dzieje? Zapytała, patrząc na męża i Marię. Piotr, widząc zbliżającą się żonę, próbował zachować spokój. Nic takiego, Katarzyno. Po prostu mała nieporozumienie, odpowiedział Piotr, próbując zakończyć rozmowę. Maria, czując, że nie może już dłużej milczeć, wzięła głęboki oddech. Wiedziała, że nadszedł czas, by ujawnić prawdę, niezależnie od konsekwencji. Katarzyna spojrzała na Marię z niepokojem, widząc ból w jej oczach. Mario, czy wszystko w porządku? Zapytała delikatnie, kładąc rękę na ramieniu Marii. Maria poczuła, jak łzy cisną jej się do oczu. Nie mogła dłużej ukrywać prawdy. To było zbyt wiele. Spojrzała na Katarzynę, czując się, jakby miała wybuchnąć od nadmiaru emocji. Katarzyno, muszę ci coś powiedzieć. Piotr jest ojcem mojej córki, Ani. 7 lat temu uciekł, gdy dowiedział się, że jestem w ciąży, wyznała, patrząc prosto w oczy nowej pannie młodej. Katarzyna była w szoku. Spojrzała na Piotra, który wyglądał na zaskoczonego jej reakcją. Jego twarz, jeszcze chwilę temu pełna pewności siebie, teraz wydawała się bladą maską. Piotrze, czy to prawda? Zapytała, próbując zrozumieć sytuację. Piotr, czując się osaczony, tylko wzruszył ramionami. To przeszłość, Katarzyno. To nie ma znaczenia, powiedział, próbując zakończyć temat. Ale Katarzyna nie miała zamiaru tego tak zostawić. Jej oczy płonęły gniewem i rozczarowaniem. Ma to znaczenie, Piotrze. Jeśli mogłeś porzucić Marię i swoją córkę, to co cię powstrzyma przed zrobieniem tego samego mnie? Zapytała, patrząc na niego z rozczarowaniem. Maria, choć była pełna emocji, poczuła, że w końcu prawda wyszła na jaw. Wiedziała, że to był trudny moment, ale także początek nowego rozdziału w jej życiu. Dla niej i dla Ani. Katarzyna była w szoku. Spojrzała na Piotra, który stał teraz z rękami w kieszeniach, próbując wyglądać obojętnie. Ale jego oczy zdradzały, że nie jest mu to obojętne. Piotrze, jak mogłeś? Powiedziała Katarzyna, jej głos drżał od emocji. Myślałam, że cię znam. Jak mogłeś porzucić Marię i Anię? Piotr odwrócił wzrok, nie mogąc spojrzeć żonie w oczy. To było dawno temu. Myślałem, że to najlepsze rozwiązanie.
Nie byłem gotowy na odpowiedzialność, powiedział cicho. Katarzyna spojrzała na Marię, której twarz była pełna bólu, ale także ulgi, że w końcu mogła powiedzieć prawdę. Ania, stojąc obok mamy, trzymała ją za rękę, patrząc na wszystko z niewinnym niezrozumieniem. Mario, przepraszam, że musiałaś to przejść sama, powiedziała Katarzyna, jej głos był pełen współczucia. Nie mogę sobie wyobrazić, jak trudne to musiało być dla ciebie i Ani. Maria poczuła, że łzy napływają jej do oczu, ale tym razem były to łzy ulgi. W końcu ktoś ją zrozumiał, w końcu prawda wyszła na jaw. Dziękuję, Katarzyno. To znaczy dla mnie bardzo wiele, odpowiedziała Maria, ściskając rękę Ani mocniej. Katarzyna spojrzała na Piotra, jej twarz wyrażała mieszankę gniewu i rozczarowania. Piotrze, nie wiem, co teraz zrobimy, ale wiem jedno, musimy to przemyśleć. Nie możemy po prostu udawać, że nic się nie stało, powiedziała stanowczo. Piotr wyglądał na zdezorientowanego, ale nie protestował. Wiedział, że Katarzyna ma rację. Maria, choć wciąż była pełna emocji, poczuła, że w końcu może zacząć nowy rozdział w swoim życiu. Wiedziała, że czeka ją wiele wyzwań, ale także nowe możliwości. Spojrzała na Anię, która patrzyła na nią z miłością i zaufaniem. Chodź, kochanie. Idziemy do domu, powiedziała Maria, biorąc córkę za rękę. I tak, dzień ślubu Katarzyny i Piotra, który miał być dniem radości, stał się momentem ujawnienia prawdy i refleksji. Maria i Ania stanęły przed nowymi wyzwaniami, ale także nowymi możliwościami, gotowe, by stawić czoła przyszłości razem. Maria wiedziała, że teraz, gdy prawda wyszła na jaw, ich życie może tylko się polepszyć. Miała nadzieję, że Piotr zrozumie swoje błędy i że Ania będzie miała szansę na lepsze życie, pełne miłości i wsparcia.